Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, panie Arturze. O sytuację kadrową oczywiście trzeba się zapytać, no bo brakuje Daniela, ale to pytanie musi paść. Sytuacja kadrowa, a ja jeszcze dodam szczegółowe to pytanie Sebastian Kowalczyk, no bo tam ten uraz albo mocny cios, stempel w Białymstoku. Ja, zur Kadersituation, Gorgon und Smolinski werden natürlich nicht dabei sein. Rafał Kujawa, den hatte ich vielleicht explizit in der letzten Presse, Spieltagspressekonferenz nicht erwähnt. Der hat seit längeren Probleme mit einer alten Verletzung an der Wade. Er wird heute mittrainieren. Jeżeli chodzi o kadrę drużyny, jeżeli chodzi o sytuację kadrową, to oczywiście Gorgoń i Smoliński, których zabraknie, którzy nadal są z tymi samymi urazami. Ostatnio też na konferencji nie wymieniłem Rafała Kujawy, któremu niestety odnowiła się taka stara kontuzja łydki, ale on już zaczął z nami ponownie trenować. Wer schon mal eine Verletzung an der Wade hatte, der weiß, dass es manchmal nicht einfach zu behandeln ist. Das ist eine Geschichte, die etwas länger dauert. Ich freue mich, dass er heute natürlich erstmal bei der Mannschaft dabei sein wird und hoffe, dass er jetzt auch für die nächsten Wochen uns zur Verfügung stehen sein wird. Kto kiedyś miał już taki uraz łydki, to z pewnością zdaje sobie z tego sprawę, że nie jest to taka łatwa kontuzja. Dlatego cieszę się, że dzisiaj ponownie wskoczy do tego naszego treningu drużynowego i mam też nadzieję, że będzie do naszej dyspozycji na mecz. Was Kurve angeht, immer noch 50-50. Der konnte die ersten zwei Tage kaum richtig auftreten. Geschwollener Fuß, Sprunggelenk. Wir hoffen, wir werden ihn heute auch im Training schonen und hoffen, dass er morgen dann einsatzbereit sein wird. Aber auch nur unter der Voraussetzung, dass er 100% fit ist. Ansonsten werden wir dann schauen, dass er dann fürs nächste Spiel zur Verfügung steht. Jeżeli chodzi o Kowala, to jego szanse na chwilę obecną są niestety nadal takie 50-50. Zaraz na drugi dzień po tej kontuzji nie mógł tak całkiem normalnie stanąć na tej nodze. Niestety ten jego staw skokowy dosyć mocno jest spuchnięty. Chcemy w związku z tym go tak troszeczkę oszczędzać, jeżeli chodzi o te treningi. No i zobaczymy, czy będzie do naszej dyspozycji w dniu meczowym. Jednakże no, chcemy go wystawić w składzie tylko pod tym warunkiem, że będzie w 100% gotowy. Ale weiteren sind spielbereit und ja, warten auf das Spiel sehnsüchtig. Wszyscy inni są gotowi do meczu i nie mogą się go już doczekać. Dziękuję. Poproszę kolejne pytanie. Panie trenerze, pozwoliłbym sobie zapytać o Kacpra Smolińskiego. Ja wiem, że to jest zawodnik, który jest od dłuższego czasu poza zespołem i nie jest w tym momencie zawodnikiem kluczowym dla drużyny, ale tak mi się spodziewałem, że na przełomie marca, kwietnia już będzie do pana dyspozycji. Czy on ma jakieś problemy w czasie tej rehabilitacji, czy coś tam wyniknęło, co opóźnia jego powrót na boisko? Nein, die Behandlung und die Heilung verläuft gut. Nie, jego regeneracja i takie no, powrót do dyspozycji przebiega prawidłowo. Er hat eine schwere Knieverletzung, es gibt ein gewisses Prozedere, wie man vorgeht und natürlich werden die Spieler dann in dieser Endphase, in der er sich jetzt befindet, wöchentlich getestet bezüglich der Muskelkraft und der Balance im ganzen System, sodass bisher wir noch kein grünes Licht bekommen haben, was Training mit der Mannschaft angeht. Aber er trainiert schon auf dem Platz individuell. Jest taka pewna procedura i takie schematy dotyczące takiej ciężkiego urazu, którego doznał Kacper. I w tej takiej końcowej fazie tej regeneracji praktycznie co tydzień jest testowany przez nasz sztab lekarski odnośnie jego mięśni, tego balansu tych mięśni i w ogóle
wszystkiego, co dotyczy tego urazu i no, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze zielonego światła od sztabu lekarskiego, aby mógł z nami trenować, natomiast trenuje indywidualnie. Kasper ist ein junger Spieler und es ist ganz wichtig, dass er nach so einer Knieverletzung zu 100% wieder bereit sein wird, weil eine zweite oder dritte Knieverletzung der Art kann schon bedeuten, dass seine Karriere dann schon zu Ende ist. Insofern bin ich froh, dass er ja, jetzt täglich in der Kabine auch zu sehen ist. Er trainiert meistens vor oder nach unseren Trainingseinheiten. Kacper jest młodym zawodnikiem, jeszcze cała przyszłość przed nim i dlatego no myślę, że jest to takie ważne, aby no nie za szybko zakończyć tej regeneracji tego kolana, ponieważ takie odnowienie się tego urazu, ponowna taka ciężka kontuzja mogłaby oznaczać zakończenie jego młodej kariery, a myślę, że jest on jeszcze na pewno może być też bardzo ważnym zawodnikiem dla Pogoni. I dlatego cieszę się bardzo, że go już coraz częściej widzę. On na ogół trenuje albo przed naszym treningiem drużynowym, albo po i dlatego jest częstym gościem w szatni. So, dass wir in dieser Saison, wenn es nicht zu 100% passt, auch kein Risiko eingehen werden, aber er wird Pogon für die nächste Saison zu 100% bereitstehen. Dlatego nie chcemy tu podejmować takiego ryzyka, jeżeli nie będzie w 100% zielonego światła od sztabu medycznego, że Kacper jest gotowy do gry, nie będziemy podejmować tego ryzyka, ponieważ jestem też przekonany, że jest on bardzo ważnym zawodnikiem i będzie bardzo ważnym zawodnikiem dla Pogoni w tym przyszłym sezonie. Es wäre natürlich schön, wenn wir ihn schon die ganze Zeit zur Verfügung hätten, weil wir ja nicht so gut aufgestellt sind mit unseren Jugendspielern. Wir haben nur 3, die jetzt bereit sind, auf diesem Level im Wettkampf zu bestehen. Wie gesagt, nach dem Verkauf von Kozlowski, Benedicek und nach ein paar Leihspielern ist es nicht mehr allzu viel. Und ich hoffe auch, dass bezüglich diesen Themas nichts mehr passiert in diesem Jahr, weil das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Baustein. Und ja, wir haben Kasper schon vermisst, aber es ist halt so, wie es ist. Und wie schon gesagt, nächste Saison wieder zur Verfügung stehen. Oczywiście bardzo byśmy się cieszyli i byli zadowoleni, jeżeli mielibyśmy Kacpra do naszej dyspozycji, ponieważ jak już często mówiłem, nie mamy aż tak wielu tych naszych młodzieżowców, którzy są w stanie grać na tym wysokim poziomie. Mamy ich 3. Po jak już też mówiłem, po tej sprzedaży Kozłowskiego i Benedyczaka, nie ma aż tak wielu, którzy są w stanie teraz grać na tym wysokim poziomie. Natomiast na pewno będzie on ważnym zawodnikiem, tak jak już powiedziałem, dla Pogoni w przyszłym sezonie. Dziękuję. Kuba, dalej? Jeśli mogę. Proszę bardzo. A jeszcze mam też nadzieję, że oczywiście w tych ostatnich 5 kolejkach też jeszcze nic się nie przydarzy żadnemu z tych naszych młodych, ważnych zawodników. Ja wiem, że trener nie lubi takich pytań, ale zadam o Mateusza Łęgowskiego, bo w ostatnich spotkaniach ligowych jego brakuje na boisku. Kwestia taktyki, czy może jakieś inne problemy związane ze zdrowiem Mateusza sprawiły, że on stracił miejsce w ostatnio w wyjściowym składzie? Chociaż oczywiście nie miał tego miejsca pewnego. Wie gesagt, wir haben 3 aktuell, die auf diesem Niveau der Mannschaft auch helfen können. Und einen von den 3 lasse ich spielen. 2 wären zu viel. In meiner Meinung nach vom Leistungsniveau würden wir uns dann sicherlich etwas, ja, sagen wir mal, 2 im Moment, das Niveau ist zu hoch, es geht um so viel. Das wäre auch nicht gesund für die Jungs. Aber von diesen 3 haben alle 3 das bisher ordentlich gemacht in dieser Saison. Jak już mówiłem, mamy 3 młodzieżowców do dyspozycji, którzy są w stanie zagrać na tym poziomie. Jednego z nich zawsze wystawiamy. Myślę, że gdybym wystawiał 2 w pierwszej 11, to jednak ten poziom
poziom jakości drużyny byłby jednak pomniejszony, jednak jeszcze nie są oni w stanie, nie jesteśmy w stanie grać dwoma młodzieżowcami w pierwszej jedenastce, ponieważ no, gramy naprawdę o bardzo wysokie cele i myślę, że to nie byłoby też dla tych chłopców takie zdrowe. Benedikt Zech wrócił w Białymstoku, zagrał chwilkę. Czy on już jest gotowy na 100% do grania od pierwszej minuty w meczu z Rakowem, czy jednak to, że ten duet Kostas i Mariusz Malec się po prostu spisuje bardzo dobrze, no, nie daje panu furtki, żeby dokonać tam tej zmiany? Ja, wir haben momentan eine sehr gute Ausgangssituation mit Benedikt Zech, Igor Waschitzki. Haben wir noch zusätzlich zwei zur Verfügung stehende Innenverteidiger. Zudem, wenn gar nichts mehr gehen würde, haben wir auch noch einen Rookie in der Hinterhand. Die Frage, wer spielt und wie wir spielen, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht beantworten. Sie haben recht. Ich finde auch, dass Kostas und Malec gut gespielt haben. Zwei unterschiedliche Spieler, auch zwei sehr wichtige Spieler. Und ja, dann werden wir sehen, wie wir dann morgen Abend aufgestellt sein werden. Rzeczywiście mamy w tej chwili bardzo dobrą sytuację wyjściową, ponieważ mamy Cecha i Igora Łasickiego, którzy są bardzo dobrymi środkowymi obrońcami. Do tego ewentualnie przy jakichś niesprzyjających możliwościach możemy jeszcze też wystawić Mrukiego, ale ma pan też rację, że faktycznie zarówno Kostas, jak i Malec zagrali w tym duecie bardzo solidnie i grają bardzo solidnie. Są oczywiście dwoma zupełnie różnymi jakby typami zawodników. Dlatego no, zobaczymy kogo wystawimy w jutrzejszym meczu. Zu Ihrer Frage, Benedikt ist bereit. Sonst würde er auch beim letzten Spiel nicht auf der Bank sitzen. Falls er spielt, wissen wir im Moment nicht, wie lange seine Kräfte halten. Kann sein, dass er ohne Probleme 90 Minuten spielt. Kann aber auch sein, dass nach so einer langen Abwesenheit, knapp zwei Monate, dass dann ja, er auch ein bisschen zu kämpfen hat. Also wie gesagt, da gibt es kein Programm, der sowas berechnet. Aber er ist bereit. Natomiast rzeczywiście Benedykt jest do pana pytania, powracając do pana pytania, Benedykt jest gotowy do gry od pierwszej minuty, w przeciwnym wypadku nie grałby w poprzednim meczu. Natomiast no tak, czy faktycznie może zagrać przez całe 90 minut, czy jest gotowy, no na to nie ma takiego programu, który by to obliczył, ponieważ nie zapominajmy, że przez dwa miesiące nie grał, był kontuzjowany. Natomiast no, no zobaczymy, jak to jutro będzie. Proszę, jeśli mogę. Dwa pytanka jeszcze. Panie trenerze, czy Pogoń zaatakuje Raków? Czy zobaczymy zespół Pogoni, który będzie mocno pracował na te zwycięstwo? Mam tutaj na myśli, na porównaniu mecz z Lechem, kiedy to troszeczkę tak się daliśmy trochę stłamsić Lechowi, czy ten ciężar gatunkowy presji spotkania będzie udźwignięty i Pogoń będzie takim zespołem aktywniejszym? Ja, beide Mannschaften erstmal kennen sich sehr gut. Wir haben schon des Öfteren gegeneinander gespielt. Na początek myślę, że obie drużyny znają się bardzo dobrze. Już dosyć często graliśmy przeciwko sobie. Wir wissen, dass Raków hochpresst, dass sie sehr energetisch gegen den Ball arbeiten. Wiemy, że Raków stosuje wysoki pressing, że bardzo energetycznie pracują na boisku. Ja, zudem auch schnell den Ball in die Tiefe spielen, mit langen Bällen operieren, gute Flanken und natürlich brandgefährlich sind bei Standardsituationen, bei zweiten Bällen. Do tego oczywiście bardzo dobrze operują piłką, grają też długie piłki, są bardzo niebezpieczni przy dośrodkowaniach i przy stałych fragmentach gry. Wir haben hier seit Beginn diesen Jahres 22 Punkte erspielt. Rakow ist die beste Mannschaft mit 24 Punkten. Tordifferenz und. Also
Wir sind uns vom Level her ähnlich oder sind gleich stark. Wiemy, że w tym roku my ugraliśmy 22 punkty. Raków zdobył 24 punkty, są troszkę lepsi od nas. Natomiast ogólnie myślę, że drużyny są bardzo, bardzo podobne do siebie w tym sezonie. Grają podobnie. Tutaj dotyczy to też różnicy bilansu bramkowego. Wir haben etwas anderen Ansatz von der Spielweise, ich sage einen anderen Ansatz, aber von der Energie her müssen wir natürlich voll dagegen halten von Anfang an. My gramy troszeczkę inaczej niż Raków. Chodzi mi tutaj o tą różnicę, że może są to troszeczkę inne style gry, ale jeżeli chodzi o energetykę i o taką jakość piłkarską, są to podobne style. Beide Mannschaften werden morgen hier auf Sieg spielen, was das auch immer bedeutet. Obie drużyny na pewno zagrają jutro o zwycięstwo, cokolwiek to będzie oznaczało. Auf Sieg spielen heißt nicht gleich von Anfang an mit dem Kopf durch die Wand, aber energetisch müssen wir uns natürlich anders präsentieren als die ersten 20 Minuten gegen Wisla Płock oder das von Ihnen erwähnte Spiel Lech Posen. Das wissen wir, das werden wir auch tun. Co mam na myśli przez granie o zwycięstwo, to niekoniecznie to, że od pierwszej minuty będziemy chcieli przebijać głową mur. Chodzi mi tu bardziej o to, aby zagrać energetycznie i na pewno te pierwsze 10 minut musimy zagrać inaczej niż z Wisłą Płock lub Lechem Poznań. Ich habe gestern das Hinspiel angeschaut, was 0-0 ausgegangen ist. Da waren wir leicht überlegen. Wir hatten mehr Ballbesitz gehabt. Wir hatten einige Chancen mehr kreiert als Rakow. Aber auch in diesem Spiel hat man gesehen, welche Qualität und wie gefährlich Rakow nach vorne spielen kann. Wczoraj oglądałem sobie ten nasz mecz z rundy jesiennej. Myślę, że jednak to my byliśmy tą drużyną, która troszeczkę miała większą przewagę, miała też lepsze okazje do strzelenia gola. Natomiast no, myślę, że obie drużyny mają swoją jakość. Ich denke auch schon in diesem Spiel wollten beide Mannschaften gewinnen. Rakow hatte in der 88. noch eine sehr große Kopfballchance von Petrzek und wir in der Nachspielzeit mit Paschicek ja fast eine hundertprozentige nicht gemacht. Also das Spiel wird sicherlich morgen, wenn alles normal läuft und jeder seine Leistung abruft, ein sehr enges Spiel. Wenn wir über uns hinauswachsen, dann bin ich mir auch sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Aber wie gesagt, dazu gehören ja immer zwei und Rakow wird sicherlich auch alles hineinwerfen und alles geben, um möglichst mindestens einen Punkt hier zu holen. Oczywiście wiemy też, jak szybko Raków potrafi przechodzić z defensywy do ofensywy. To też było widoczne w tym poprzednim meczu. Tam wtedy też Petraszek miał dużą szansę, natomiast no, my taką naprawdę stuprocentową w doliczonym czasie gry przez Parzyszka i to pokazuje, że ten mecz był bardzo wyrównany i podobnego meczu oczekuję jutro. Na pewno to my będziemy też chcieli i chcemy ten mecz wygrać, no ale do tego potrzeba też drugiej drużyny. Będzie to na pewno interesujący mecz. Wir haben ja gesagt, das ist die Woche der Wahrheit. Das erste Spiel konnten wir gewinnen in Jagiellonia, ein sehr schweres Spiel. Jetzt liegen zwei Spiele vor uns. Wir sind jetzt ein bisschen die Haarspitzen motiviert für das morgige Spiel, morgen Abend vor eigenem Publikum. Nach der letzten Niederlage zu Hause das wieder gut zu machen. Und ja, ich erwarte ein interessantes, hochspannendes, intensives Spiel. Und ja, wir werden alles daran setzen. Versprechen kann man es nicht, aber wir werden alles daran setzen und versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist unser Ziel. Und werden wir mal sehen, wie das dann letztendlich dann ablaufen wird. Jak już mówiłem na poprzedniej konferencji przedmeczowej, jest to taki tydzień prawdy i w ostatnim meczu udało nam się wygrać w Białymstoku i tego samego oczekuję od drużyny w jutrzejszym meczu. Na pewno jest naszym celem wygrać ten mecz, ale do tego oczywiście musimy wspiąć się na naprawdę wysoki poziom, na wyżyny naszych umiejętności i oczekuję takiego naprawdę bardzo energetycznego
energetycznego, intensywnego meczu i w jak najlepszym naszym wykonaniu. Dziękuję. Proszę, Kuba. Jak gra dwójka kandydatów do mistrzostwa albo o dużą stawkę, to zawsze pachnie remisem, ale ten remis to chyba najbardziej by ucieszył Lecha Poznań. Zgodzi się trener ze mną, że no remis w środę może skrzywdzić te dwa zespoły? Es ist sicherlich dann ein Vorteil für diejenige Mannschaft, die an diesem Spieltag dann einen Vorsprung erzielt. Na pewno jest to takim plusem dla drużyny, która w tym meczu nie gra, jeżeli grają jeżeli gra dwóch bezpośrednich przeciwników. Aber wie gesagt, wir dürfen uns jetzt nicht zu viel Gedanken in die Zukunft machen, sondern es geht erstmal um das morgige Spiel. Ale jak już mówiłem, nie powinniśmy sobie robić za dużo myśli na temat przyszłości, ponieważ no, w tej chwili najważniejszy jest ten jutrzejszy mecz. Und nach diesem Spiel gibt's immer noch vier Spiele. Wir haben ein schweres Programm. Raków hat sicherlich auch ein ordentliches Programm noch mit dem Pokalendspiel, was sie spielen werden mit Lech Poznań. Po tym meczu mamy jeszcze nadal cztery kolejki. Oczywiście mamy trudny program, ale Raków też nie ma łatwego, a do tego jeszcze dochodzi ich mecz finałowy Pucharu Polski. Und vermeintlich hat Lech Poznań dann das einfachste Programm, aber darauf gebe ich nicht viel. Ich sage, das ist nur von der Papierform. Die Spiele müssen auf dem Platz ausgetragen werden. Es geht für alle Mannschaften um etwas und insofern Erstmal morgen seine Aufgaben bestmöglich erledigen und dann sich Gedanken machen über die weiteren Spiele. I teoretycznie to Lech ma być może taki łatwiejszy program, ale to tylko na papierze. Te mecze muszą odbyć się na boisku i dlatego my musimy patrzeć na jutrzejszy mecz i to jest w tej chwili dla nas najważniejsze. Ja tylko tak w uzupełnieniu, bo tutaj Kuba już poruszył ten temat, który chciałem sam poruszyć w kwestii tego, jak zagramy z Rakowem, czy tak samo jak z Lechem, czy jednak trochę inaczej jak na kandydata do mistrza Polski, do tytułu mistrza Polski przystało. Natomiast zapytam o te punkty jeszcze. Tutaj Kuba się skupił na rozważaniach remisowych, a ja zapytam, jeżeli to będzie rozstrzygnięcie w tym meczu, czyli ktoś wygra, to w tym momencie przegrany będzie miał do zwycięzcy straty 3 punkty, a w zasadzie praktyce 4. Czy trener uważa, że w tych 4 ostatnich meczach ta strata 4 punktów będzie do odrobienia? Was wenn, kann ich im Moment nicht so ganz genau beantworten. Co jeżeli, to tak nie za bardzo mogę panu w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Ich kann nur sagen, dass wir bis zum letzten Spieltag alles geben werden. Mogę tylko obiecać, że do ostatniego meczu damy z siebie wszystko. Ich hatte es schon vor Wochen angekündigt, es kann sein, dass es ein Dreier-Endspiel-Finale am letzten Spieltag geben kann. Już przed tygodniami mówiłem, że całkiem możliwy jest taki scenariusz, że ten finał odbędzie się w ostatniej kolejce pomiędzy wszystkimi trzema drużynami. Aber damit es überhaupt so weit kommt, wäre es natürlich gut erstmal, dass wir morgen gewinnen. Und dann ja, die nächsten weiteren vier schweren Spiele müssen dann ebenfalls zu 100% fokussiert und mit der entsprechenden Energieleistung angegangen werden, damit wir eine Chance haben. Aby jednak do tego doszło, to musimy najpierw najlepiej ten jutrzejszy mecz wygrać i pozostałe cztery też podejść z absolutną koncentracją, tak aby rzeczywiście do tego finału w ostatniej kolejce doszło. Raków ist eine sehr gute Mannschaft. Ich habe ja gesagt, die haben 24 Punkte in 10 Spielen geholt, 2,4 pro Spiel. Wir liegen auch sehr gut dabei. Aber es ist halt nun mal so, das ist aber auch, finde ich, auf einer Seite auch interessant und spannend, dass drei Mannschaften ja gut im Rennen sind. Raków jest bardzo dobrą drużyną w tym roku, z 10 meczy zdobyła 24 punkty, czyli daje to średnią 2,4. My też mamy bardzo dobrą średnią 2,2 punkta w tym roku, dlatego no, jestem przekonany, że to na pewno będzie wyrównane spotkanie. Ja, also ich hoffe, dass wir bis zum letzten Spieltag
und ich glaube auch fest daran, also hoffen, vielleicht ein falsches Wort, ich glaube fest daran, dass wir bis zum letzten Spieltag im Rennen sein werden. Dlatego mocno wierzę w to, że do ostatniej kolejki będziemy cały czas w tym wyścigu o mistrzostwo. Da stellt sich dann nur die Frage, müssen wir unbedingt dann gewinnen oder reichen unentschieden oder müssen wir mit X-Toren-Faktor gewinnen? Das ist ein Szenario. Das beste Szenario wäre natürlich, dass wir schon vor dem letzten Spieltag da alles geregelt hätten. Aber dazu jetzt am 30. Spieltag, wenn man sich die Saison anschaut, spielen alle drei Mannschaften sehr konstant. Natomiast jak jutro, na jutrzejszy dzień może oczywiście być kilka scenariuszy. Ten jeden scenariusz może być to rzeczywiście jakimś zakończyć się remisem. Inny scenariusz może być, że strzelimy dużą ilość bramek, aby właśnie wtedy w tej ostatniej kolejce, w tej tabelce być jakby na górze. Natomiast no, tak jak mówiłem, jestem przekonany, że do ostatniego dnia, do ostatniej kolejki ten wyścig będzie bardzo zacięty. Fußball ist für Überraschung gut, das ist ein Standardspruch. Piłka nożna jest dobra na niespodzianki, to jest takim standardowym powiedzeniem. Und ich bin sehr gespannt und ich denke alle, die hier auch sitzen, sind auch sehr gespannt. Erstmal auf das morgige Spiel, dann natürlich dann auf das nächste Heimspiel und auf die nächsten Wochen. Ja, lassen Sie uns doch einfach von Spiel zu Spiel alles geben und bis zum Ende fighten. Jestem bardzo ciekawy zarówno na ten jutrzejszy mecz, jak i na następny nasz mecz tutaj w domu. Dlatego bądźmy naprawdę wszyscy dobrej myśli i cieszmy się na to, ponieważ w 20 kolejce nadal trzy drużyny miały tyle samo punktów. To pokazuje, jak bardzo ciekawa i wyrównana jest w tym roku ta liga. Dzień dobry panowie. Do składu Rakowa wraca Fran Tudor, czyli bardzo istotny i ważny piłkarz. Wypada z powodu kartek, nie zagra Patryk Kun, kolejny ten jeden z liderów Rakowa. No ale najważniejszy piłkarz Rakowa będzie na boisku, czyli Iwi Lopez. Czy jest w ogóle możliwe odcięcie Lopeza od podań, od piłki, wyeliminowanie go z gry tak, żeby nie stanowił on dla nas zagrożenia i czy to będzie taki jeden z punktów prowadzących nas do zwycięstwa w tym meczu? Iwi Lopez kann man nicht zu 100% ausschalten in dieser Liga. Iwi Lopeza nie można w 100% wyłączyć z gry w tej lidze. Er hat sich auch jetzt über die Jahre super entwickelt, von Jahr zu Jahr sich gesteigert in seiner Leistung. Przez te lata naprawdę bardzo dobrze się rozwinął. Z roku na rok widać taką zwyżkę jego formy. Ich mag diese Art von Spieler, der sich zwischen den Linien gut bewegt, technisch sehr stark ist, könnte fast sagen, auch irgendwo beidfüßig spielen kann. Bardzo lubię takich zawodników, którzy właśnie pomiędzy strefami się poruszają. Bardzo dobry technicznie i potrafi być groźny strzałami z obu nóg. Der nicht nur torgefährlich ist, sondern auch Torvorlagengeber ist, sehr gute Standards schießt, direkte Freistöße schon verwandelt hat. Jest nie tylko bardzo groźny pod bramką i strzela bramki, ale również ma dużo asyst, bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty gry, zarówno rzuty wolne, jak i rzuty rożne. Also alles im allem, wie gesagt, für mich einer der besten Spieler in dieser Liga. A więc ogólnie podsumowując, jest to dla mnie na pewno jeden z najlepszych zawodników tej ligi. Und solchen Spielern reicht manchmal nur ein Moment der Unachtsamkeit, die sie dann auch eiskalt ausnutzen können. I dlatego takim zawodnikom wystarczy czasami jeden moment, jedna chwila nieuwagi drużyny przeciwnej, aby zdobyć gola. Rakow hat sich immer schwer getan, auch Iwi, wenn wir gut am Ball sind und wenn wir den Ball gut laufen lassen, dass sie natürlich dann auch viel verteidigen müssen und viel laufen müssen gegen den Ball. Das ist sicherlich ein Ansatz, aber sie werden ihr Spiel spielen, wir werden unser Spiel spielen, wir werden uns auf uns fokussieren, wir werden sicherlich Iwi nicht aus den Augen lassen, genauso wie wir bei Standardsituationen in der Defensive
sehr, sehr aufmerksam sein müssen und trotzdem auch gegen Rakow, gegen so einen wie Petraschek, der über zwei Meter groß ist, nicht alles zu verteidigen ist. Rakow zawsze miał swoje problemy z nami, jeżeli i zarówno i tak samo i wi, jeżeli bardzo dobrze graliśmy piłką, utrzymywaliśmy się przy piłce, wtedy Rakow musiał się przesuwać bez piłki, bronić się, atakować naszych zawodników. Natomiast no, tak jak już mówiłem, no, nie jest to być może możliwe wyeliminowanie tak zupełnie Iwi i Lopeza i dlatego no, my musimy skoncentrować się na naszej grze i grać swoją piłkę. Na pewno są to, jak już mówiłem wcześniej, troszeczkę różne style gry, ale no, my musimy grać swoją piłkę. Natomiast musimy też być bardzo uważni przy stałych fragmentach gry przeciwnika w defensywie, ponieważ taki zawodnik jak Petraszek jest bardzo niebezpieczny właśnie w tych momentach gry. I czasami po prostu nie da rady się wybronić przy dobrym dośrodkowaniu i dobrym ataku na piłkę zawodnika przeciwnej. Wspomniał pan Petraszka, wiadomo, że środkowi obrońcy Rakowa, w ogóle cały zespół jest o dobrych warunkach fizycznych, ale ci środkowi obrońcy to naprawdę robią wrażenie. Ku jakiej opcji się pan bardziej skłania, jeżeli chodzi o naszą dziewiątkę? Czy to będzie też zawodnik wysoki, silny, typu Parzyszek, Kostosz, czy jednak zwinny, sprytny, szybki, bardzo dobry technicznie, ale mniejszy Luka Zachowicz, który by tam ogrywał tych obrońców Rakowa, wyciągał ich z tej strefy, robiąc wolną przestrzeń dla zawodników biegających w pole karne. In der Tat, wir haben jetzt viel über Rakow gesprochen, wenig über unsere Mannschaft. Wir haben ausgezeichnete Spieler in unseren Reihen, sehr gute Individualisten, die sich gut ergänzen. Rzeczywiście mówiliśmy teraz dużo o zawodnikach Rakowa, natomiast tak samo my mamy bardzo dobrych zawodników z przodu, którzy też bardzo dobrze się uzupełniają. Wir können auch mit Kucharczyk spielen, der hat ja im Hinspiel den Stürmer gespielt und das hat gut gemacht. Możemy też zagrać na dziewiątce z Kucharczykiem, tak zagraliśmy w tym meczu jesienią i bardzo dobrze zagrał na tej pozycji. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Varianten. Wir müssen immer alles in Betracht ziehen, auch Standardsituationen in der Offensive, aber auch in der Defensive. I mamy dużo możliwości i wariantów. Musimy wziąć pod uwagę stałe fragmenty gry, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Dementsprechend lassen wir uns Zeit bis morgen Mittag. Dlatego w związku z tym jeszcze wszystko analizujemy i zostawiamy sobie ten czas do jutra południa. Wir hatten jetzt nach Jagiellonia Sonntag mit einer kleinen Gruppe trainiert. Die größere Gruppe hat regeneriert. Gestern hat noch eine größere Gruppe regeneriert und nur ein paar Spieler waren auf dem Feld. Heute kommen wir zum ersten Mal zusammen, werden eine Trainingszeit absolvieren, uns auf dieses Spiel entsprechend vorbereiten. Und wie gesagt, erst dann nach dieser Einheit und nach einer Nacht werden wir entscheiden. W niedzielę po meczu z Jagiellonią mała grupa zawodników trenowała, ta większa się regenerowała. W poniedziałek było to odwrotnie, że większa się regenerowała, większa trenowała, mniejsza się też regenerowała. Dlatego w związku z tym dopiero dzisiaj będziemy mieli taki pierwszy trening z całą drużyną i w związku z tym te wszystkie nasze decydujące decyzje podejmiemy dzisiaj wieczorem i jutro do południa.